Już. Co dzisiaj będziemy robić? Wymieniać boki w betoniarce, gdyż są już bardzo dziurawe. Okej. Okay. Idziemy pracować. O, słyszę Marka. No. Jebany leń podjeżdża, kurwa, pod całe biuro. Kurwa. Motherfucker. Ej, Kaj, ty lotesz, kurwa, gdzie ci mamy szukać? Co? Gdzie my cię mamy szukać? Kurwa, gdzie my macie szukać? Zakład jest mały. Ej, misiu. Marek wziąłem, bo na pewno nie będzie potrzebny. Nie jest to tarcie, kurwa. Ale tarcie nie ma, muszę dałeś mi dopiero tarcie. Ale wzięłem i tam, w razie gumą, klucz, mówię, tarta, nie ma taki pierwsza, bo wszystkie trany. Pierwszy trzask! Tam nie być boki na przewodzie. Wziąłem te słone betoniarki i wytrzymałem. A ty weź tarcza do cięcia, wiertła, klucz mąk do tej śmigielki, przedłużasz wiesz na tym i skończę się wszystko. Weź trzy piwa i jakieś ciastka. Co? Ej, ale na co ty czekasz? Idziemy pracować, chodź. Słuchaj, nie dokuczuj mu. Teraz... Chodźmy. Przedłużasz je na hali. Dobra. Wiertła i tarcza, Marek. O, Champs-Élysées. A tak o 6 rano zaczynamy pracę. Nie ma produkcji, to wszyscy się cieszą. Tak właśnie wygląda nasza hala. Cześć, wypij, bo będzie zimna, a kiedy mnie grozi. Jebane, myślę, że tu klejemy. Co ci jedzie z gęby, fuj, kurwa. Ja mam problemy, to nie jest z mordy, że mi gnije, no w żołądku. PRL. Trzeba wyczyścić boki, gdyż Patryk ich wczoraj namazał olejem. I będzie wszystko tłuste, a trzeba to palić, wycinać, wcinać. Także mamy dzisiaj zajęcia trochę. Aś się upierdolił. O, Champs-Élysées. Jak ten syp gdzieś ściągany, to i tak czatu. Wybranie piasku, to zdarniesz to na bok, żeby ten rak mieć. Ty,
te, bo jak ja tam zajada, kurwa. Przestań nagrywać mnie. Marek, dzwoń na policję. Szczotką dłużaną kulokę. Chodź. Kurwa, nie jesteś tam. Zaraz sam odlezie. Zanim Mazury przyjadą. Fuj, ale śmierdzi ci zaś z dupy. O. Marek, gdzie byłaś z kajutki? Idę po maseczkę. Kurwa. Przeciw się żył. Oj. Szkoda, że kamera nie oddaje tych zapachów. W sumie to mam pomysł. I teraz tak, najchudszy z nas musi wejść do środka. Ciekawe właśnie na przerwę. Kierownik przyjechali. Na szczęście większość roboty mamy już zrobionej. Zostało już w sumie niewiele. Nie, kurwa, nie zachowuj się jak świnia. Pokaż mi złotą bestię. Jeszcze sekundę się świeci. Chodźmy na hale. Tu już robota idzie. Marek, jesteś tam? Daj głowę! To spierdolisz, a tam by nam się obleźli. To jest fajny zapach. Po chuju. Spawany lubię zapach. Ciętego metanu lubię zapach. Benzyny, marihuany uwielbią. Kawa. Bo to jako benzynie jeszcze. Mhm. Benzyną to bym się mógł kurwa pod pachami mazać. Jeszcze lubię jak stopy śmierdzą. Ale moich bąków nie lubisz. Ty masz wielkie paznokcie i masz maraz między pazurami. Świeć mu tą lampą, ale nie ruszaj się stąd. Jezus. Marek, słyszałeś to? I bo będzie śmierdzieć. Mam ta strona. Wkładaj blachę. Tu czy tam? W tamtym kierunku, co, Marek? Tamta strona, mówię. No to musisz mi się przesunąć tym ślicznym dupskiem.
się Felix. Czemu się z tych tak kopci? To się zwarcie kurwa robi. Częstochowie, tam jest Zdzisław Makres. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio zupełnie niespodziewanie wśród sprzętów. Chyba ciężkie jest do chuja. I nie mówię o tym. Tak naprawdę jest letkie, on udaje, że to jest ciężkie. Wiecie co, ja mu może pomogę. Więc tak, maszyna już prawie gotowa, boki wymienione. Tutaj Marek odpoczywa, Patryk jest tutaj. I tak na tanku, słuchaj, musisz się uczyć, bo skończysz tak jak my. Będziesz chodził brudny w pracy, będziesz ciężko pracował, będzie ci zimno. Będzie ci zbudzi śmierdzieć, będziesz purtą. Będziesz purtą, a purta cały czas. Więc na tanku pamiętaj, musisz się dobrze uczyć. Kurwa, idziesz! Bo będziesz pracował w takim syfie jak tata. No. Na tanku to ja wujek Patryk. Ale nie odbieraj tego w ten sposób, że trzeba, wiesz, każdego pracownika, jakikolwiek zawód wykonuje, jest bardzo potrzebny i musisz go szanować. A czykolwiek ucz się, żebyś wykonywał lepszy zawód niż my. Brawo, brawo. To było bardzo mądre. Jeszcze musimy wejść tylko do silosa, tam do tego. Musimy tam wejść do środka, może to być troszkę klaustrofobiczne, ale... A tu jest przykład, jak sobie trzeba robić, żeby się nie narobić, a zarobić. O, proszę bardzo. Sprawdzamy, czy wszystko jest ok, czy nie łapią łopatki oboczne wymienione blachy. Ile ona ma ładowności, Patryku? 650 kg. Ale ją już tu wjebał raz 800. Nie kurwa, nie rób tak. Musimy wejść teraz do silosa. Ale słoneczko grzeje, czujesz? No. Musimy wejść do silosa. Patrz. Kurwa, nie ma tych klejów, dźwięków. I wybrane jest wszystko. Otwieraj. Ścierpły mu nogi, nie umie wyleźć. No to nic. To dosyć. Ida Polina i... Rzemnij się tam chwilę. Chcielibyście ciągnąć tatusza, panie Ale. Kurwa, to jest nie do wyciągnięcia. Ej, no nasuwałeś mi do gębry. Cztery ludzi, jakby cię łapło, to byś widział. No. Pobijałbyś, ale kurwa. Nie, bądź jako to... straż pożarną, nie wyleza. Nic się nie bój, nie źle, popatrz w dół. No to i, nic, ino tam trochę benzyny. Wychodza z kopalni. Tam trochę benzyny po ludzi podpolić, byś widział jak... Nikt mi się wydaje, że jest zrobiony chodnik. Słuchajcie, z tych płyt jest poustawiana droga. Więc tak, dzisiejszy dzień zakończamy właśnie w ten sposób, kończymy w ten sposób. I właśnie nawet nie jestem zmęczony. Wychodzimy. Oczywiście ja też nie jestem zmęczony, bo minął całkiem sympatycznie. A czy ty nie umiesz powiedzieć? Musisz zawsze pnąć. Za drugi słowo. Kurwa, weź mi to zamknij, bo ja nie mam ręki, kurwa. Tu ale to, tu to. YouTubery se radzą. Ja pierdolę, jakiś fir. Pan z ochrony, kurwa, się zwolni właśnie dzisiaj, nie? Padał, nie o to mi chce robić. Dobra, kończymy to na dzisiaj, nara.